Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jezus przechodził obok jeziora Galilejskiego, ujrzał dwóch braci, Szymona zwanego Piotrem i brata jego Andrzeja, jak zarzucali sieci w jezioro. Byli bowiem rybakami. I rzekł do nich: pójdźcie za mną, a uczynię was rybakami ludzi. Oni natychmiast zostawili sieci i poszli za nim. A gdy poszedł stamtąd dalej, ujrzał innych dwóch braci, Jakuba syna Zebedeusza i brata jego Jana, jak z ojcem swym Zebedeuszem naprawiali w łodzi swe sieci. Ich też powołał, a oni natychmiast zostawili łódź i ojca i poszli za nim. Według relacji świętego Mateusza dwoma pierwszymi uczniami, których powołał Jezus, byli Piotr i jego brat Andrzej. Dziś w liturgii wspominamy świętego Andrzeja apostoła, a Kościół daje nam do medytacji fragment opowiadający o powołaniu pierwszych uczniów. To wydarzenie było nowym początkiem życia przyszłych apostołów. Decyzja pozostawienia wszystkiego i pójścia za nauczycielem z Nazaretu była decyzją, która odmieniła ich historię. Jak każda decyzja, tak i ta wiązała się z pewnym ryzykiem, a następnie z gotowością ponoszenia konsekwencji swojej decyzji. Ani Piotr, ani Andrzej, ani żaden z pozostałych apostołów i uczniów Chrystusa nie mogli przewidzieć, dokąd ich zaprowadzi to ryzykowne posunięcie. Aby na głos wędrownego nauczyciela „Pójdźcie za mną, a uczynię was rybakami ludzi”, porzucić wszystko i natychmiast wyruszyć w drogę, trzeba mieć wielką ufność względem Niego i zobaczyć w Nim kogoś więcej niż tylko wędrownego nauczyciela. Jezus w ten lub podobny sposób odmienił miliony ludzkich historii. Ci, którzy Mu zaufali, są w drodze albo już odnaleźli swoją drogocenną perłę. Święci bracia Piotr i Andrzej już radują się przebywaniem w Królestwie Bożym. My jeszcze jesteśmy w drodze, ale już żyjemy nadzieją życia wiecznego, a mając tak wielkich orędowników w niebie, możemy z odwagą stawiać kolejne kroki na drodze zbawienia.